W Olsztynie powstał nowy szpital. Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Oficjalnie otwarto go 18 października. Ma być profesjonalną jednostką medyczną oraz miejscem kształcenia przyszłych specjalistów medycyny. Studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wiadomo było, że trzeba stworzyć bazę dla tworzenia wydziału, a zwłaszcza dla kierunku lekarskiego, bo tu w przypadku prowadzenia studiów na kierunku lekarskim uczelnia musi posiadać własny szpital kliniczny. To jest mały szpital kliniczny, ale jednak będący własnością uczelni. Inwestycje zrealizowano dzięki dofinansowaniu unijnemu z programu rewitalizacji obiektów powojskowych. Kosztowała prawie 36 milionów złotych. Będą takie miejsca, gdzie będzie to sprzęt najbardziej nowoczesny. Tak? Myślę tutaj zarówno o JOM-ie, klinice neurochirurgii, częściowo klinice otorynolaryngologii. Natomiast niektóre z oddziałów będą wyposażane w następnym etapie. To wszystko zależy od tego, jak szybko uda nam się pozyskać środki finansowe. Jak mówi dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu, profesor Wojciech Maksymowicz, koncepcja budowy była funkcjonalna, ale mało rozrzutna. Dzięki temu powstał piękny kompleks, w którym znajduje się 6 klinik i oddziałów klinicznych oraz dodatkowe jednostki takie jak blok operacyjny, centralna sterylizatornia oraz radiologia. Razem z tymi, które są na izbie przyjęć, które są do obserwacji chorych po zabiegach, to jest około 100 łóżek, chociaż tych rejestrowych jest trochę mniej. No tak powiedziałem, 6 oddziałów, 3 jednostki diagnostyczno-usługowe. Mamy 200 studentów na pierwszym roku studiów i każdy będzie potem tutaj już od drugiego, trzeciego roku w jakimś stopniu przewijał się w czasie zajęć. Studentów Wydziału Medycznego będą uczyć lekarze specjaliści, tak miejscowi, jak i spoza regionu Warmii i Mazur. Profesorów mamy sporo, mamy minima kadrowe zapewnione i powinniśmy nie mieć problemu z akredytacją właśnie tego kierunku lekarskiego, która prawdopodobnie odbędzie się wiosną 2014 roku. Kadra dydaktyczna jest więc już skompletowana. Szpital natomiast czekają kolejne zmiany. Władze uniwersyteckie planują go rozbudować. Chcą połączyć 2 obiekty w jeden ciąg diagnostyczno-leczniczy. Kiedy pojawią się tutaj pierwsi pacjenci? Dyrektor szpitala, Leszek Władysław Dudziński, przewiduje, że już pod koniec listopada 2013 roku. Według badań w 53% wpływ na nasze zdrowie ma styl życia, a więc aktywność fizyczna, sposób odżywiania czy umiejętność radzenia sobie ze stresem. W Polsce choruje coraz więcej osób, a w szczególności kobiet. Dlatego coraz częściej organizowane są kampanie profilaktyczne czy konferencje. 28 października w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie poświęcone problemom zdrowotnym polskich kobiet. Zapraszaliśmy kobiety z powiatu ostródzkiego, a nie tylko tu z miasta czy z gminy Ostróda, ponieważ traktujemy profilaktykę przygotowaną na dzisiejszy dzień bardzo szeroko i gości specjalistów mamy również zaproszonych i z Warszawy, i z Olsztyna, z Ostródy, więc myślę, że panie będą mogły usłyszeć fachowe porady, ale i informacje, które po prostu wynikają z badań ostatnio przeprowadzonych chociażby przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Według najnowszych badań za połowę zgonów wśród kobiet w wieku 45-64 lata odpowiadają nowotwory złośliwe, szczególnie rak płuc, oskrzeli czy szyjki macicy. Aż 90 tysięcy kobiet umiera rocznie w Polsce z powodu chorób sercowo-naczyniowych. To jest bardzo groźne zjawisko, ponieważ my wiemy, jak zajmować się zawałami i innymi sprawami związanymi z układem krążenia u mężczyzn. Natomiast jak to przebiega u kobiet, a nie typowo i inaczej niż u mężczyzn, to jakby dopiero ta świadomość się pojawia i z tego giną nasze najbliższe kobiety. To samo dzieje się z chorobami nowotworowymi. Znowu, jakkolwiek boimy się bardzo nowotworów, to nie 90 tysięcy zgonów, tak jak z powodu układu krążenia, a 40 tysięcy zgonów jednak z powodu nowotworów co roku zabiera nam czasem bardzo młode kobiety. Według opracowanego raportu Polki 2013 Zdrowie i zagrożenia, rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem kobiecym. Zdecydowanie za rzadko kobiety wykonują cytologię. Zaledwie co trzecia z nas robi to przynajmniej raz na 3 lata. Polki umierają częściej niż ich koleżanki z innych krajów europejskich.
Europejki, szczególnie na Zachodzie, są przyzwyczajone do tego, że mogą zażądać. One uważają medycynę za rodzaj usług i idą, mają to zapłacone w ubezpieczeniu albo same płacą. My jeszcze nie mamy tego poczucia, że możemy czegoś żądać. Oczekujemy z pewną taką nieśmiałością. Dystans między nami a systemem jest dość duży. Natomiast na pewno Polki bardzo ładnie dbają o swoje zdrowie w porównaniu do tego, co mężczyźni robią, mianowicie w ogóle nie dbają o swoje zdrowie. Październik poświęcony był walce z rakiem piersi. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć ostruckich amazonek, które swój wykład zatytułowały „Kobieto, pokochaj swoje piersi”. Dzięki konferencji jej uczestniczki mogły porozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin. Teraz wiedzą już, do kogo zgłaszać się o pomoc. Miejski Dom Kultury w Działdowie z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych przygotowuje koncert rockowy, który ma upamiętnić osoby, które od nas odeszły. 2 listopada Dom Kultury razem z kilkoma osobami prywatnymi organizuje koncert zaduszkowy, na którym zagrają 3 zespoły, połączone siły olsztyńskie, ostruckie, działdowskie. I będzie to koncert poświęcony tym muzykom, tym osobom, które odeszły nie tylko w tym roku, ale jeszcze w poprzednich latach. Będzie to muzyczna podróż sentymentalna. MDK zaprasza wszystkich, którzy chcą przeżyć chwilę zadumy. Zaduszki nie będą jedyną imprezą, jaka tej jesieni szykuje się w Działdowie. Trwają gorączkowe przygotowania do najważniejszego wydarzenia, czyli 6. edycji Superhit Działdowo 2013. 23 listopada w hali w gimnazjum nr 2 w Działdowie główną atrakcją tego wieczoru będzie występ zespołu Kombi, ale też warto przyjść na przesłuchania wstępne, na festiwalowe przesłuchania. Jury będzie bardzo zacne. Na razie nie mogę jeszcze powiedzieć Wam, kto będzie, bo jeszcze są umowy niepodpisane, ale na pewno będzie to impreza na bardzo wysokim poziomie, chociażby dlatego, że laureaci festiwalu Hoffer Superhit w tej chwili na programach muzycznych, które możemy oglądać za pośrednictwem ogólnopolskich stacji komercyjnych, no, są bardzo wysoko. Do 7 listopada komisja konkursowa poinformuje uczestników o zakwalifikowaniu się do konkursu. Ocenie jury podlegać będą walory głosowe, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenia artystyczne. Tu okoliczni ludzie związani z muzyką, ze śpiewem, tą imprezę bardzo dobrze znają, a w tej chwili już 5. edycja, a mamy już zgłoszenia przed oficjalną publikacją regulaminów. Już się do nas zgłaszali ludzie właśnie z Podbeskidzia, z Poznańskiego, z Mazowieckiego, więc już to jest impreza o odpowiednim poziomie i odpowiednio znana. Festiwal odbędzie się 23 listopada w hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum nr 2 w Działdowie. Oprócz występów artystycznych będzie można wziąć udział w warsztatach wokalnych prowadzonych przez Grażynę Łobaszewską. Przez wrzesień i październik MOP z Nidzicy realizował program Szkoła dla Rodziców. Do warsztatów udało się namówić blisko 30 osób. Celem spotkań było m.in. budowanie pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Cały czas mam nadzieję, że rodzice będą bardziej zainteresowani poprawianiem swoich walorów takich bycia dobrym rodzicem, bo przychodząc na szkołę dla rodziców trzeba mieć świadomość, że nie przychodzimy dlatego, że mamy kłopoty wychowawcze, ale dlatego, żeby wiedzieć, jak być dobrym rodzicem, który wspiera, ale też wymaga, kocha i pomaga, tak? Czyli tak naprawdę uczenia takiego bycia rodzicem, który szanuje swoje dziecko, kiedy wie o jego potrzebach i wie, jak z nim się komunikować, jak go przygotowywać chociażby do ról społecznych. Rola bycia rodzicem nie należy do łatwych. Często wspólnie ze swoimi dziećmi trzeba przejść przez wiele problemów. Jak podkreślają pracownicy MOPS-u, najważniejsza w relacjach jest rozmowa. To ona często jest gwarancją wspólnych sukcesów. Ja przeszłam szkołę dla rodziców, kiedy moja córka miała 16 lat. Uczyłam się prowadzić szkołę dla rodziców i wiem, jakie miało to dla mnie znaczenie i jak to mi poprawiło relacje z moją córką, kiedy właśnie to jest efekt nie chce, a robi. Czyli bycie dobrym rodzicem to chodzi o te dobre komunikaty, o rozwiązywanie tych trudnych spraw, o uczenie się chociażby przygotowywania do roli bycia matką,
ojcem, tak? Czyli o mówieniu również o seksualności naszych dzieci. Podczas realizacji projektu jego uczestnicy spotykali się ze specjalistami, uczyli się przeróżnych sposobów na poprawę relacji ze swoimi dziećmi. W warsztatach mogły brać udział osoby, które dopiero co planują powiększenie rodziny. W tym projekcie mogły uczestniczyć i zgłaszać się osoby wszystkie, bez względu czy mają dzieci, czy planują założyć rodzinę, czy mają dzieci właśnie w wieku młodszym, starszym, czyli ta szkoła dla rodziców była jakby ogólnodostępna. Niekoniecznie trzeba było korzystać z naszych świadczeń. Rodzice, którzy nie mieli co zrobić ze swoimi pociechami, a brali udział w warsztatach, mieli ułatwione zadanie. W placówce funkcjonuje klub niania, w czasie, w którym rodzice zdobywali nową wiedzę i ich pociechami zajmowały się osoby z pedagogicznym wykształceniem. Konkurs pieśni patriotycznej Szlakiem Niepodległości to impreza o dość wzniosłym charakterze. Odświętnie ubrani wykonawcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż szacunek do ojczyzny i jej tradycji to podstawa obywatelska, która obowiązuje w całej Polsce. W Morowskim Domu Kultury po raz trzeci odbył się konkurs pieśni patriotycznej Szlakiem Niepodległości. Myślę, że jest to świetna lekcja historii, kultury i patriotyzmu. Po czwartkowej imprezie możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość i odważnie powtarzać słowa: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Podobnie jak patriotyzm w swym szerszym znaczeniu, patriotyzm lokalny opiera się na otwartości względem innych jednostek bądź grup. Patriotyzm na przestrzeni wielu lat bardzo zmienił swoje oblicze. Patriotyzm lokalny jest to przywiązanie do miejscowości, w której się mieszka, do gminy, w której się mieszka, ewentualnie województwa i do lokalnych tradycji, zwyczajów, norm, zachowań, postaw, systemu wartości, instytucji publicznych, w których się obraca, żyje, funkcjonuje. Ja jestem Polką, ale często mi się zdarza, że muszę wyjeżdżać za granicę, żeby opłacić mieszkanie, mieć z czego żyć i kupić opał na zimę. To jest tragedia. Przez to rozpadają się małżeństwa. A jaką przyszłość mają młode małżeństwa? Nasz rząd nie myśli o tym. Nie myśli o rodzinie, normalnej rodzinie. Nie mają młodzi zapewnienia w naszej ojczyźnie kochanej. Także wam młodym życzę tego, co po prostu ja mam w sercu, żeby tak wam się stało. Celem konkursu była między innymi popularyzacja tradycji śpiewania pieśni patriotycznych oraz pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy Rzeczypospolitej Polskiej. Oddanie czci tym, którzy walczyli o niepodległość państwa polskiego, to sposób na wyrażenie wdzięczności, że dziś Polacy mogą żyć w wolnym kraju. Tego typu konkursy to doskonała okazja do integracji różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu ojczyzna. Najpierw mieliśmy próbę w sali, pani mówiła, jak mamy śpiewać, potem tutaj na tej scenie z mikrofonami jeszcze ćwiczyliśmy. Dla mnie to tak fajnie popatrzeć, jak ludzie śpiewają i pamiętają o tych wszystkich tradycjach, co dawno kiedyś były, i o tych ludziach, którzy zginęli na wojnach. Najfajniejsze w takich występach jest, że możemy pokazać swoje talenty, że każdy nas będzie widział. Każdy z wykonawców przygotował jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej. Wykonawca mógł śpiewać a cappella bądź korzystać z własnego akompaniamentu oraz podkładów muzycznych. Najważniejsze jednak było przesłanie płynące z treści śpiewanego tekstu. Wśród starszych słuchaczy na niejednym oku można było dostrzec wzruszenie i radość, że młodzi wykonawcy w tak piękny sposób upamiętnili trudy ich przodków, których doświadczył los wojen i zaborów.